I witajcie w ten trochę chłodny, ale chyba będzie ładny dzień. A więc palimy dziada. No, powiedzmy, że sukces. Idziemy do Rodyńców po detektory i ruszamy jakaś godzina przede mną. No, ja widzę, że młody mi chyba wszystko przygotował. Zaraz zobaczymy listę, bierzemy rzeczy i jedziemy. Ale się porobiło. Nie sądziłem, że będę tu czekać gdzieś na przejeździe kolejowym. Ale już widać, że pociąg chyba startuje. To jest mapa poglądowa, jak to tam wyglądało w 45. Dokładnie gdzieś jesteśmy tutaj w tym rejonie, ale my sobie przejdziemy trochę dalej pod 69. Armię, gdzie tam były nacierali i były stanowiska. Nie wiem, czy mam dwie takie mapy. Druga mapa, o. Jesteśmy dokładnie gdzieś tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu, tam jest taka droga, właśnie to jest ta droga. Tej drogi jeszcze nie było tutaj, DK81. Atakowali żory. Trochę czasu to trwało. Także możemy spodziewać się przedmiotów drugowojennych, aczkolwiek może i starsze. Może będzie chłodnica do te czwórki? Bardzo możliwe. Za drogą jak pójdziemy, to mi się wydaje właśnie, że po nich są. Tutaj, na nim na pewno. No tutaj bardziej, bo tutaj są żory centrum. Jesteśmy gdzieś w tym rejonie, dobrze gadam? Tu gdzieś, no gdzieś tutaj jesteśmy. No a my przejdziemy troszeczkę w bok. Słuchajcie, wiadomo, drugowojenne nie kopiemy w sygnał, tylko obok sygnału. Jeżeli są monetkowcy, to nie będzie problemu. No, zaczynają się poszukiwania. Jesteśmy na stanowiskach 60. Armii, która zdobywała, czy wyzwalała, albo niszczyła bardziej teren miasta Żory. Jest tu dość sporo stanowisk. Nie byliśmy tutaj. Może coś wyjdzie. Może byli okopani. I tu jak znalazł wnyki. Nie, no jakieś druty. A ja znalazłem, słuchajcie, na takich stanowiskach kawałek koperty zegarka. Gdzieś tutaj jest jeszcze jedna część. Ciesem, czy jest reszta tego zegarka. Teraz poszukamy. Chyba nie. Chyba, że tylko tą kopertę. Ciekawy jestem, czy tutaj coś widać z tyłu. Trzeba było wyczyścić ją. Może jakieś bicia by były. Działamy dalej. To jest z dołów. Dołków, dołeczków, stanowisk dobiegowych, mas. Patrzcie, takich, może tak nie widać na nagraniu, ale takich dołków bardzo dużo. Właśnie wejdę. Drut! Drut! Nie. Tego jest wiele. Zawsze. Piękny lasek. I zobaczcie. Konserwa tyrolska. W środku lasu, kurde. Ja nie wiem. Środek lasu. Pokazać wam właśnie, jak wygląda takie stanowisko, takich stanowisk wykopanych. Jest masę. W tym miejscu, gdzie teraz się znajduje, atakowała 126 letka górska, korpus strzelecki.
z 60. Armii, znaczy w sumie 60. Armia od lutego była zwolniona z tego miejsca i przejęła to inna armia, ale w tym miejscu, gdzie się znajduję, to właśnie stacjonowała 126. Letka Górska Korpus Strzelecki. Stanowisk bardzo dużo. Jedyne znalezisko póki co, śruba skrzywiona. Godzina po poszukiwaniach. Zobacz. Świeci. Co można tylko z tego tak naprawdę, no podejrzewam, że ta koperta, którego wyczyścić, czasem czy jest jakiś znak z tyłu. I tak latam po tych stanowiskach. Zobaczcie. Jedno ucho się urwało. No ciekaw jestem, czy żołnierzyki z tego czegoś używali to gdzieś na ogniu. Chyba że współczesne. Kolcok się Dokładnie. Krył za tym niby dużym sygnałem, tak? Dokładnie. Ładny. Niutek, co tam chowasz? Nic. Jak to nic? Czy ty zawsze masz monety? Nic. Nie ma monet? Niutek podobno coś fajną gratkę znalazł, tak? To ile to ma lat? Z dwa. Daną. Znalezisko dnia. No, jak na razie. Chyba płakał, jak zgubił grzybiesz. Podronek. Zarobisz te rzeczy, odłamki. No super! Ty. To Alterem 7.1. Jedyna taka rzecz. Nie wiem, co to łuska. Stalówka. Ale destrukcyjna. No, czyli szlali tu. No i patrzcie, pierwsza moneta dzisiaj. 5 zł z PRL-u. No, wrócimy. A tu, tutaj to już jest destrukcja. Ale tu. To są moje śmieci. Ja jeszcze mam w plecaku śmieci. O. O, jajecznica? Właśnie o tym gadałem, rondelku, że sobie jajecznicę na tym robili. No mówię, tu kurki. No, a tak to... Kątownik, nie teownik, kątownik. Nie wiem, co tam, coś z jakiejś informacyjnej na pewno przykręcało się. Śmieć. Jutuś, pochwal się twoimi znaleziskami. Słyszałem, że same druty wydubałeś. Popatrzcie, Niutek poważny. Zapalnik, zobaczcie. Ma zapalnika z bitą spłonką. Wykręcali do łuski. Nowo musieli dać. Nowy zapalnik, który inicjował zapłon. No, fajna sprawa. Taka ewidentnie drugowojenna. Gratuluję. Jutek, jesteśmy w okopach. A to? Jakaś żaróweczka. To plasticzek. Naczynie do oświetlenia, nie? No dobra, to mało też ciekawe. O, gołębia obrączka. To jest ciekawe. I tutaj najlepsze, zobaczcie. O kurde. Ja nie wiem, jak się ten określić, drutoman. Tam obejmy do te czwórki. Same druciarstwo, ale kolorowe przynajmniej. Sprzeda się na złom. O, Pawcio znalazł bagnet. Nie wiem, co to jest, ale to mi się bardzo podoba. No jak, to nie wiesz, co to jest. To jest domosina, kolego. Miałeś karabin. Coś tu nagle zaczął wyłazić. No to zobacz, to jest jednak przedmiot drugowojenny, drugi ewidentny. Magazynek do strzelby Mosin ładowało się amunicją pod spodem, bez pustu. Było tutaj, może tak, w tą stronę, o. Było tutaj to przyczepione. No tak, no chodzimy po okopach, no to nie spodziewajmy się, że znajdziemy fibule rzymskie, aczkolwiek może różnie być. No to. No ciekawe. Z karabinu. No to świetnie. Karabinku. No to zobacz, ja ci coś chciałem pokazać, co ja znalazłem na pozycji, ale to wygląda chyba na nowy rondel. Ale znaleziony. Znaleziony na pozycjach.
pakowania produktu. Nutek. Co? To? Coś? No super. Do wiadra. Zobaczcie. Magazyn, a dupa tam. Kurde. Już byłeś pewny? No. Że to? Że to jest magazynek, myślałem, bo on był tak bokiem. Mówi, o, magazynek. A to nie jest magazynek, a to będzie, nie wiem co. Na zapalnik. Przyniosę wiadro zaraz. A no, jakaś kostka. Nie wiem co to jest. A ja się tu cieszę. Kurde. Nie, myślałem, że magazynek, wiesz? Jak to bywa przy drodze? Pewno śmieci zawsze. Ale mam większy sygnał. O kurde. Nie wiem co to za spiek, czy to? Tak. Ciężki. O, jakaś klamerka z oprzyrządzenia wojskowego. Słom! Ale znalazł tabliczkę znamionową. Niestety elektrobielsko. No to już wiele razy tutaj było znalezione. Dęko z wózki z rakietnicy. Są literki nawet po rosyjsku. Mamy przerwę za wycieraczką przedniej szyby, coś dla Odyna, także ja również pozdrawiam, przekażę Odynowi, bo dzisiaj nie on jest za kierownicą tego wehikułu. Jagoda zamówił następne wiadro, więc jest następne, także idzie pogotowie wiadrowe, starsze wiadrowe. Wiadro na wagę złota, wszyscy zmierzają do wiadra. No ta żółta nakrętka jest radioaktywna. Jagoda, pilnie poszukiwany. PPR. Takie coś. Z tego nożyki robimy. Jak jest wyszczelony, jak nie jest wyszczelony, to jest gładkie. A jak jest wyszczelony, to widać takie kryzy z lufy. Także to jest pierścień wiodący. Z pocisku. Pepeszki. O kurde, ty żeś ma. Dużo już znowu tego. Podkowa na szczęście. Nie był. Połówka. Taki spiek. Nie wiem, tam gdzieś mam z łuski z tej. Z rakietnicy. O, to fajne. No tutaj dużo tego. No trzeba pochodzić, nie? Nowe wiadro wytrzymało 3 minuty. I znowu muszę iść po następne. Nie trzeba było od razu trzech wziąć. No właśnie, lenia masz. No ja śmieci. Śmieci i 2 złote znalazłem. Ja 10. Ale ja 2 złote współczesne. No ładna broszka. No? Jak się zaświeciły te kamyczki, to wiesz... Może to są jakieś szafiry? Nie. Dzień dobry! Jakby były szafiry, to były... 10 złotych. Echrly. To mam przynajmniej... Tutaj wrzuciły. No i co tu masz? Co tu mamy? Piękne. Narzędzi dużo. Mamy... Co masz? Nożyce do cięcia drutów. W agonalnym stanie. W słabym stanie. 2 złote, głowa podkowy, jakiś klucz, też z monetki, feningi współczesne. To co ja mówiłem, to jest spłonka do pocisku, do łuski zeszczelona. Wykręcali i potem nową wpakowywali. Pepeszki, to jest ten rondel, to jest z tego zegarka. Tu mamy z lampki naftowej. Pepeszy.
No, z rakietnicy, z scyzoryki to chyba 4 czy 5. Fibula amerykańska? Ty, ciekawe. Ty, to jest fibula. Mam namiary GPS-a. Masz namiary GPS-a? Dawaj to, dawaj to, dawaj to. A i gapom, hopie, monety, patrz. No, to nie wiem, to nic, ale to, panie. Przynajmniej tak wygląda, jest kurde spatynowane takie zielone. No, właśnie to zielona patyna, nie? No, ciężko powiedzieć. Podoba mi się to miejsce. Ty, to miejsce zawsze było takie średnie, nie? Ciche. A co? Ale jaja. Jagoda, czyżbyś już nagrał podsumowanie? No to jest dla mnie gwóźdka, ci powiem. To tutaj takie widzę międzywojenne, no... Feniole. To są te, nie? Ale dziesiątka, jedynka. Dwa złote. PRL-i. To jest chyba jeszcze. Ale to, stary, to jest niezłe. Wygląda jak sprężynka na ten, nie? Takiej dziury z głębokości na ze 40-50 cm. Koło drzewa. Trzeba przyznać, że tym razem dom maryjny zażarł nieco lepiej niż zwykle. Także wypadł powyżej średniej, ale nie była to jednak fibula, tak jak najpierw myślał Jagoda. Także następne poszukiwania, nie wiem, czy w lany poniedziałek, będziemy dawać znać, jakby co. Do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć.